Lukas Dekis, jesteśmy po zwycięstwie, gratulacje. Dobry dzień, dziękuję. Słuchaj, co było trudnego w tym pojedynku, w starciu z Michałem Leśniakiem? Co ci największą trudność sprawiało? Co pro tebe było najcięższe w tym to zapasu? Co było pro tebe proste, no, co Michał proste dělal takového, że cię to przekwapiło w tym to zapasu? Michała jsem měl dobře nastudovaného z videí, viděl jsem ho hodněkrát boxovat, jak na živo, tak na videu. A viděl jsem, že s Michalem nesmím se rvát na blízko, jo? Viděl jsem, že s ním musím boxovat na distanc z dálky a trefovat ho rychlými silnými údery. Tak jsem se vlastně boxoval podle plánu a tak jsem vyhrál. Obejrzałem doskonale Michała, miałem go przestudiowanego, widziałem wideo z jego walkami i oczywiście plan był bardzo prosty na tą walkę. Wiedziałem, że Michał jest groźny w półdystansie, czyli unikać półdystansu, boksować na dystans, boksować z daleka, no i tym tę walkę wygrałem. Czy obawiałeś się bardzo o sam werdykt, że jednak przyjechałeś na ring w Polsce? Co prawda ludzie ciebie tu już kojarzą i rozpoznają, ale jednak mimo wszystko sędziowie gdzieś zawsze preferują własnych zawodników. Obawiałeś się o ten werdykt? Czy był jakiś lekki strach o wysledek, proste, jak już ty si tam stał, proste, a że widzisz, bo proto, że ty boksujesz w Polsku, jo? A rozchodzi taki są z Polska, czy proste, jak ty si tam stał, to był lekki strach, czy ty si był jisty, że to wygrał? Snažil jsem se, abych soupeře Michala Lesňáka, jo, porazil co nejvíc na ty body, takže jsem se snažil vlastně co nejvíc čistými údery zasahovat, rychle uniky pryč a tím ještě, jak jsem ho osmém kole vlastně dal do knockdownu, do počítání, tak jsem si myslel, že už tím pádem tady ten výsledek by nemohli otočit, že už to je wyłożenie w mój prospiech, w mojej wygru. No tutaj oczywiście miałem czystsze uderzenia i te czystsze uderzenia to był mój plan i widziałem, że to rzeczywiście robi różnicę. No i potem ten knockdown, który bodajże był w ósmej rundzie, no on już tak naprawdę w mojej głowie zdecydował o tym, że byłem pewny stając, że nie mogło to pójść w inną stronę. Zapytam ciebie, bo ta walka nie była do końca taka czysta. Obaj żeście sobie nie żałowali uderzeń w tył głowy. Dużo było klinczu, dużo było zapasów pomiędzy wami. Tak naprawdę ty się dobrze czujesz w takich walkach, gdzie jest ten tak zwany brudny boks? Czy, rozumiesz, no, czy ty się proste dobrze czujesz w zapasach, w których proste je wszystko to, co pan rzekł, że proste takowy nieczysty boks? Czy ty to, czy to pro tebie jest dobre? Ano, ja jestem powagą takowy dziwoki bokser. Mám rád vlastně takovou válku v ringu, jo, nebojím se vlastně do nějakých výměn silných. Prostě to je můj styl, jo, umím zaboxovat i na dálku, ale samozřejmě nebojím se v ringu i porvat. No, to ja jestem takim dziwnym bokserem, jestem dziwakiem bokserskim i to właśnie może nie jest do końca tak po boksersku, ale taki właśnie jest mój styl, tak właśnie zawsze boksuję i dzięki temu wygrywam walki. Zapytam ciebie, bo Czechy do tej pory zawsze słynęły z dobrych zawodników kickboxingu, Muay Thai, dobrych zawodników też MMA, chociażby Jiří Procházka, a tutaj nagle mamy pięściarza, który może zrobić międzynarodową karierę. Proste Česko to vždy proste jasný bylo v Polsku známy a populárny z toho, že dobrý kickboxing, dobrá K1, dobré MMA, proste dobré Muay Thai, ale proste no, nebyl ten box proste nejako pro Polaku zajímavý v Česku, nebylo to nejaký populárny a teďka je boxer z Česka, ktorý proste môže udelať nejakú medzinárodnú kariéru. Je proste ešte v Česku Jiří Procházka, jo, ktorý bojuje v MMA, ale ty môže byť takový nejakú novú hviezdu v boxu? Ja si myslím, že áno. Ja tomu dávam úplne naprosto vše. Snažím se trénovat na 100%, dávám tomu svůj celý život a vidím cestu do budoucna, že něco takového určitě bude. Vsazím na to vše. No já po prostu bardzo ciężko trénuję i widzę v tym oczywiście przyszłość, daję z siebie wszystko, wygrywam te walki i rzeczywiście w przyszłości może to zaowocować tym, że będzie ten boks czeski stał na wysokim poziomie. Zauważyłem grupę bardzo mocnych kibiców, fanatycznych kibiców jego, którzy mocno trzymali kciuki, dopingowali go. W Czechach byłoby pewnie dużo, dużo więcej tych kibiców. Widział jsem prostě, že bylo moc fanoušků s tebou, že kteří prostě strašně moc fandili tobě a prostě no v Česku by bylo no ještě víc těch fanoušků, jo? Já si myslím, že ano. Že určitě ano. Za mnou tady přijeli nejbližší kamarádi,
sponzoři a vlastně rodina a přítelkyně. Takže za to jim bych chtěl určitě poděkovat. Atmosféra byla výborná, jak ze strany polských fanoušků, tak fanoušků mojich z Čech. No, po prostu chciałbym podziękować tutaj moim najbliższym osobom, które za mną przyjechały, mojej dziewczynie. Przyjechała ze mną rzeczywiście taka skromna grupa kibiców, która dopingowała. Atmosfera była naprawdę wyborna, bawiłem się świetnie. Chciałem podziękować za tą atmosferę nie tylko czeskim kibicom, ale również polskim, bo dali radę. Na koniec zapytam, jak będą tutaj sukcesy na terenie Polski, być może Europy, to gala Tymexu w Czechach? Prostě jak budou úspěchy v Polsku, jo, jak bude toho ještě víc, to možná nějaký gala večer v Česku, co ty o tom myslíš? Já bych byl jenom rád, chtěl bych si určitě nějaký boxerský gala večer v městě, v kterém pocházím, to je Ostrava, takže určitě by bylo něco dobrého, něco takového tam udělat. Ja oczywiście byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby takie coś miało miejsce. Ja jestem z Ostrawy, gdyby taką galę udało się kiedyś zrobić w Ostrawie, no to byłbym bardzo zadowolony. My bardzo dziękujemy za występ, gratulujemy sukcesu, czekamy na kolejne walki w Polsce. Fajnie, że przyjeżdżasz tutaj, walczysz i Polacy cię rozpoznają, bo przede wszystkim lubią dobrych zawodników, a nie tylko polskich zawodników. No, proste, no gratulacje, proste, no super, że tu boksujesz, że tu si. Není to tak, że proste jenom polski, tyćka Polacy, fanzom jenom polskim bokserom, jenom taki je bokser z Česka, który proste wygrywa, jest dobry, a no może to niejaka cesta je. Ano, ja si myslím, že určitě taky. Děkuji. Dziękuję bardzo. Děkuji. Dziękuję.